Zostałam królem Polski w wieku 10 lat, a gdy miałam 5 lat, zostałam zaręczona z księciem austriackim Wilhelmem z dynastii Habsburgów. A gdybym chciała zrywać zaręczyny, musiałabym wypłacić 200 tysięcy florenów w złocie. Mój drugi narzeczony Jagiełło zapłacił za mnie tą cenę. Dotychczas żyłam w luksusie i pod kłoszem, jednak po koronacji na Wawelu zostałam z pustym skarbcem królewskim, a cała służbę oddelegowano na Węgry. Musiałam wszystkiego uczyć się od Polaków. Byłam znana z mądrej dyplomacji i głębokiej pobożności, bardzo dużo czasu spędzałam na modlitwie. W wieku 25 lat urodziłam córeczkę, niestety zmarła po 3 tygodniach, a ja 4 dni po śmierci córki. Jagiełło po mojej śmierci miał jeszcze trójżony, ale do końca życia nosił pierścień, który mu podarowałam. Mówią o mnie, że jestem osobą nieustępliwą o silnym charakterze. Jestem patronką Polski, rodzin, narzeczonych oraz pokoju. W opisie tego filmu zostawiłam modlitwę z moim wstawiennictwem.